dla malkontentów, tym, którym nie pasuje na przykład to, że tu jest nawigacja Janosika, bo tam gdzieś słyszeliśmy takie głosy, że może nie do końca, jest wyjście. Niedługo zrobimy jeszcze test Wróda. Bo może warto jeszcze wspomnieć, że w ogóle... Cześć. Film z listopada 2017 o Janosiku Pro zapowiadał rychły materiał o nawrót Unii. 4 miesiące. Tyle trzeba było czekać na ten film, na który właśnie teraz Ciebie zapraszam. Na początek wygląd. Ciężko tu uciec od porównania Unii z Janosikiem Pro, bo to dwa takie same urządzenia. Taki sam pojemnościowy ekran, taki sam wbudowany wideorejestrator, takie samo mocowanie na aktywnym magnetycznym uchwycie, przyciski, rozłożenie slotów, wszystko jest takie samo jak w Janosiku. Nawet zimny start, który wynosi 30 sekund, w obu przypadkach jest identyczny. Różnice wychodzą dopiero po uruchomieniu. Po pierwsze, Unii pozwala na więcej i mimo wizualnie ograniczonego interfejsu pozwoli uruchomić wiele aplikacji, w tym te najważniejsze, na przykład automapę. Bo nie zapominajmy, że ten nawrót to przede wszystkim nawigacja, ale po skończonej jeździe można go wykorzystać jako mały 5-calowy tablet i przejrzeć Facebooka, YouTube'a czy sprawdzić pocztę. Oczywiście ta uniwersalność zadaniowa dla jednych będzie zaletą, a dla innych niepotrzebną komplikacją. To pierwszy punkt, który decyduje, czy wybrać Janosika Pro, czy nawrót Unii. Ale nie będę tu testował funkcjonalności bardzo przeciętnego tabletu. Unii przetestujemy jako nawigację, wideorejestrator i oczywiście jako Janosika w samochodzie. Zapraszam. Nawroda Unii otrzymujemy w komplecie z mapami Automapa Europa, już z wykupioną subskrypcją na rok. Po roku utrzymanie tej mapy będzie kosztowało nas 123 zł brutto. W przypadku Janosika otrzymujemy darmowe mapy OSM Map i nie musimy ich specjalnie opłacać, choć za samo użytkowanie urządzenia płacimy 99 zł rocznie. W przypadku Nawroda niekoniecznie musimy pozostać przy automapie. Możemy sobie pozwolić na przykład wgrać inne darmowe mapy, chociażby Google Maps. Natomiast mogą być inne koszty związane z utrzymaniem Nawroda. Jakie? Ano takie, że aby to urządzenie działało, musi mieć kontakt z internetem i teraz możemy go zapewnić na dwa sposoby. Albo poprzez Wi-Fi, udostępniając nasze połączenie, nasz internet właściwie z telefonu, ze smartfona, ewentualnie możemy włożyć tutaj kartę SIM, tylko ostrożnie, bo nie ma niestety oznaczenia, jak ją włożyć prawidłowo i mi się już raz udało włożyć ją odwrotnie. Na szczęście nic się nie stało. Wkładamy kartę SIM i mamy po prostu własny internet z tego urządzenia, ale wtedy właśnie musimy utrzymać taką kartę. Więc krótko mówiąc, no albo będzie nas to kosztowało powyżej 100 zł i to dużo powyżej 100 zł utrzymanie tego urządzenia, albo 0 zł. Wszystko w zależności od tego, jak je sobie skonfigurujemy. Dużo możliwości. Tu takich wyborów nie mamy. 99 zł na rok i jesteśmy skazani na mapy OSM Map. Natomiast jeżeli chodzi o kartę, kartę utrzymuje oczywiście producent Janosika i o to się martwić nie musimy. Sama aplikacja Janosika jest już preinstalowana na Nawrót Unii i wystarczy, że się tutaj po prostu zalogujemy kontem, które już mamy. I tu kolejna przewaga nad Janosikiem Pro, ponieważ jeżeli zalogujemy się tutaj kontem, które już posiadamy na przykład na smartfonie, to wraz z tym przechodzi na Unii wszystkie nasze ustawienia, nasze zdobycze, punkty, status na aplikacji Janosika. Tu, korzystając na Janosiku Pro, po prostu zaczynamy jakby od zera, od początku. Nie możemy tutaj sobie przenieść naszego konta ze smartfonu. Więc plus w tym przypadku dla Unii. Zainstalujmy w takim razie urządzenie na uchwycie i zobaczmy, jak ono się spisuje w czasie jazdy, jak działa Janosik w tle nawigacji. Przejedźmy się po prostu. Ci, którzy zdecydują się na rozwiązanie Nawroda, najczęściej będą się kierować jednym – automapa. Nie będę się rozwodzić na temat tego, jak ona działa, bo to jest jeden z najpopularniejszych programów w Polsce. Tak samo zresztą jak zainstalowany tutaj Janosik, to jest dokładnie to samo, co mamy na smartfonach. Po prostu wyznaczymy sobie cel i pojedziemy sobie, żeby zobaczyć, jak to wszystko razem ze sobą działa.
Trzeba przyznać, że urządzenie bardzo szybciutko poradziło sobie z aplikacją, z wyznaczeniem celu. Możemy zacząć zmierzanie do niego. Lavroad Unii posiada praktyczną funkcję transmitera FM, która pozwala na bezprzewodowe przesyłanie dźwięków wprost do naszego radia i głośniki samochodowe. To przydatna opcja dla osób, które uznają, że poziom dźwięku z urządzenia jest niewystarczający. Zobaczcie, w rogu mamy ikonkę Janosika. Mamy informację o tym, że 900 metrów stąd trwa jakaś kontrola policyjna. Jeżeli chcielibyśmy samemu zgłosić teraz jakieś takie zdarzenie, to wystarczy, że sobie w tą ikonkę naciśniemy i mamy do wyboru zgłoszenie. Fotoradar, kontrolę, nieoznakowany pojazd, zagrożenie, cokolwiek. Może nie będziemy teraz niczego zgłaszać, żeby nie wprowadzać w błąd innych kierowców. I oczywiście, jeżeli przyszedłby komunikat głosowy z Janosika, to również on byłby słyszalny. Jesteś u celu. Prowadził cię Krzysztof Hołowczyc. Pozdrawiam. No i udało się. Tu w międzyczasie wyświetliła się też ikonka o wypadku za 2,3 km, czyli widać, że Janosik z automapą bardzo fajnie sobie współpracuje na jednym ekranie. Ale mówiłem Wam, że jeżeli ktoś nie chce, to nie musi być skazany na automapę, z czym zresztą jest opłata związana, opłata roczna, tak jak mówiłem, 123 zł. Możemy sobie wgrać właściwie dowolną inną nawigację, dowolne inne mapy. Ja tutaj zainstalowałem Google Map. Włączmy w takim razie Google Map i zobaczymy, jak one zadziałają. Wymusimy zatrzymanie automapy i uruchomimy Google Map. No i podamy sobie adres Krasińskiego pod firmę Hadron. Kieruj się na północ. Za jedno mogę pochwalić to urządzenie. Zarówno program nawigacyjny Automapa, jak i teraz Google Maps działają naprawdę bardzo płynnie. Nie ma żadnych zacięć, żadnych lagów. Kieruj się na północny wschód. Następnie skręć w lewo. No, jest, skręć w lewo. Jest głośny, skutecznie mnie tutaj przekrzykuje speaker z tej nawigacji. Natomiast warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Niestety zniknęła mi ikona od Janosika i nie widzę teraz zdarzeń. Na szczęście tylko nie widzę, bo gdybyśmy na takie zdarzenie najechali, no to bym o nim usłyszał, bo już testowałem troszeczkę to urządzenie wcześniej i dochodziły komunikaty głosowe. Natomiast niestety nie widzę tego i też nie mogę teraz w prosty sposób zgłosić żadnego zdarzenia. Więc nie do końca używanie Google Maps będzie tutaj komfortowe razem z używaniem, że tak powiem, Janosika w tle. A jednak da się zrobić tak, aby włączyć Google Mapy i aby ikona, pływająca ikona Janosika była widoczna na ekranie. Warunkiem do tego jest to, aby uruchomić aplikację, na której ma być pływająca ikona Janosika z tego poziomu, z ekranu głównego, nie z zasobnika tych aplikacji, które tu mamy, tylko z ekranu głównego. Jeżeli uruchomimy aplikację z ekranu głównego, wtedy pływająca ikona Janosika pojawia się na ekranie i mamy widok na zdarzenia. Możemy też te zdarzenie w łatwy sposób samemu zgłosić. Sprawę wyjaśniłem przy pomocy oczywiście firmy Jamicon, importera tego urządzenia. Także dziękuję za pomoc. Jedziemy z materiałem dalej. Za 300 metrów. No i nie sposób jeszcze tu powiedzieć paru słów o wideorejestratorze. Otóż możemy sobie wejść tu w jego funkcjonalność, poustawiać wszystkie parametry, jakie mają tutaj być. Czy na przykład interesuje nas na przykład rozdzielczość Full HD, HD, jaka długość pliku wideo ma być, czy ma wykrywać ruch, czy nie. Wszystko to możemy sobie tutaj poustawiać. Jeżeli ktoś bardzo chce, może sobie na stałe załączyć widok podglądu tego wideorejestratora. Oczywiście no wtedy nie skorzystamy specjalnie z nawigacji, przynajmniej w formie wyświetlacza, bo pewnie komunikaty głosowe się pojawiały. No niemniej jest taka możliwość. Wideorejestrator jest oczywiście taki sam jak w przypadku
Janosika Pro, czyli charakteryzuje się bardzo dużym kątem widzenia. Tu ja to zmierzyłem, to jest między 120 a 130 stopni. To nie jest wartość, którą podaje producent i to nie ma pokrycia w realu, ale to naprawdę jest zmierzone między 120 a 130 stopni, więc to trzeba uznać, że to jest bardzo szeroki kąt. Oczywiście to nie jest jakiejś wysokiej klasy, wysokich lotów wideorejestrator, ale uwierzcie mi, że wystarczy dla podstawowych celów, czyli po prostu, żeby zarejestrować ewentualne zdarzenie. W nocy oczywiście brakuje troszeczkę czułości matrycy i jasności obiektywu, dlatego te nagrania są troszeczkę niedoświetlone, ciężko jest odczytać tablice rejestracyjne, no ale nie oszukujmy się, w wielu wideorejestratorach będzie to ciężko, żeby w nocy dostrzec tablice rejestracyjne. To już musi być naprawdę gruby, drogi wideorejestrator, około 1000 zł, który takie rzeczy umożliwia. Tutaj trzeba to traktować po prostu jako bardzo praktyczny dodatek, taką funkcjonalność. Też takim praktycznym dodatkiem będzie na pewno to, że mamy możliwość podłączenia kamery cofania. Na pewno tu zwróciliście uwagę, że są podłączone dwa kable. Jest to kabel zasilający i kabel właśnie od kamery cofania. Możemy ewentualnie też skorzystać z kamer na przykład bezprzewodowych, bądź z modułu do kamery, takiego modułu bezprzewodowego. No i zobaczcie, jeżeli na przykład włączymy bieg wsteczny, to włączy nam się podgląd z kamery cofania. Chwilę to trwa, ale jak najbardziej jest to do zrobienia i teraz sobie możemy bezpiecznie cofać. Jak wyłączymy bieg wsteczny, to obraz automatycznie ginie. Także dokładnie te same funkcjonalności, które miał Janosik Pro. Czas na podsumowanie. Navroad Uni. Bardzo fajne urządzenie, które łączy w sobie funkcje nawigacji, wideorejestratora i oczywiście Janosika. Przewaga nad właśnie Janosikiem Pro jest taka, że mamy trochę więcej swobody. Możemy sobie skorzystać z map, automapy, które są tutaj preinstalowane. Możemy sobie wgrać Google Mapy bądź dowolne inne mapy, jakie macie ochotę, które działają oczywiście w środowisku Android. Ale też to, co jest dla niektórych przewagą, może być dla innych atutem. Bo ktoś, kto nie lubi zbyt skomplikowanych urządzeń, zbyt skomplikowanego menu, no to w tym przypadku Janosik Pro może okazać się lepszym wyborem. Tutaj mamy już predefiniowane mapy OSM Maps. Mamy też aplikację Janosika, która jest bardziej dopasowana jakby do tego urządzenia. Nie jest to taka typowa aplikacja, którą znamy ze smartfonów. No i nie musimy się martwić też żadnym połączeniem z internetem. Tu już jest karta SIM w komplecie. Wystarczy, że ją opłacamy raz na rok, 99 zł i już, i z głowy. No a właśnie, a tu w przypadku Uni nie musimy tak naprawdę ponosić żadnych opłat, bo mapa może na przykład być właśnie darmowa, no chyba, że decydujemy się na dalsze użytkowanie automapy Europa, więc raz na rok 123 zł niestety trzeba za to urządzenie zapłacić. Polecam jedno i drugie urządzenie, Wam pozostawiam wybór. Jeżeli film się podobał, no to oczywiście polubcie go, zasubskrybujcie kanał. Trzymajcie się, do następnego filmu, cześć!